Pytanko. Nazywam się Arek, jestem z Gorlic. Siema, siema. Siema. Mam takie pytanie do Tekfana. No dajesz. Mhm. Jak się czujesz z tym, że uczysz innych jak żyć, a sam wyzywałeś dzieci na Omegle na przykład? A dlaczego? I mówiłeś im sprośne rzeczy. I te filmiki są na YouTubie. Z drugą rzeczą się nie zgodzę, a odnośnie mówienia jak żyć, dlaczego uważasz, że ja mówię komuś jak ma żyć? Przecież ja zawsze na live'ach powtarzam, że wyrażam swoją opinię, ale chciałbym jednocześnie, żeby każdy wyrabiał sobie własną i myślał tak jak uważa. Robił tak jak uważa. Ale tak samo krytykujesz Muranów, krytykujesz Zabielskiego, każdego krytykujesz. No, ale mam prawo krytykować, tak samo jak ty możesz zadzwonić, no to dobrze, mnie. No to ja mam ale do nie, ciebie ale, pytanie. Ale nie... Ale nie myl pojęć, no nie jest to nauką życia. Ja bym chciał kogoś uczyć życia, to zostałbym na przykład panem przedszkolankiem i chodziłbym dzieci uczyć. Wtedy bym ich uczył. To dlaczego wyzywałeś się z dziećmi na Omegle? No ale jak, to jest moje pytanie. No ale nie, no widzisz, no ale i strasznie upraszczasz temat. To sprośne rzeczy, czy wyzywałem? Wyzywałeś i mówiłeś na nich sprośne rzeczy. Te filmiki ale, wszystkie są na YouTube, no dobra, ludzie no to, mogą no to, zobaczyć, bo wszyscy no to jaki przykład tej sprośnej rzeczy przytocz? No to no każdy może sobie odpalić. A, no każdy może sobie odpalić, no widzisz, no ale to przytocz. No ale co mam ci przytoczyć? Jak mówiłeś, zachowywałeś się jak idiota, no i tyle ci mogę powiedzieć, no co mam ci więcej powiedzieć? Okej. I mam jeszcze pytanie do Boxdela. Jak Fame w ogóle się odnosi do tej sytuacji? Zapomnieliście o tym, jak dawniej działał Take Fun na YouTubie? Nie wiem. Ale odnośnie Omegle, to ja tylko rozmawiałem tutaj z Boxerem, no tak, no robiłem Omegle, w którym byłem uszczypliwy, czy śmiałem się z różnych rzeczy, nie wiem, z wagi i tak dalej. Nadal robię to na streamie i zresztą wielokrotnie o tym mówiłem, na ja bym tego nie wyciągał. A ja bym pytał Boxera, a nie ciebie. No okej. Okay. Natomiast nadal już mówiłem wielokrotnie na streamie o tym, że było to chujowe i uważam, że takie personalne rozmowy były niefajne i z pewnych rzeczy po prostu wyrosłem. I mówiłem to zanim ktokolwiek jakiś zarzut dał. I co z tego? Ja chcę, ale nie sprośne rzeczy. Jak ja się mam wypowiedzieć na ten temat, to tak. z tego co mi się wydaje, no to TakeFun i Nitro przestali w ogóle prowadzić content. No dobrych... Ostatni stream był, jeżeli się nie mylę, jakoś 3 lata temu. To jest ten sam case, co powiedziałem, co wypowiadałem się ostatnio na temat Jacka Murańskiego, że jeżeli Jacek pogada sobie z Rafałem, z prezesem i Rafał z nim porozmawiał, że też jakby nie należy kancelować od razu, tylko po prostu zrobić to na takiej zasadzie, że najpierw rozmowa, a nie od razu iść do skrajności, nie wiem, i wyrzucić za to, że ktoś coś zrobił takiego, nie? No to tak samo jak Najman na przykład się zachowywał w stosunku do Casio, czyli Najman też niedługo może do was wrócić, nie, tak? Nie może wrócić z tego względu, że on ma też, że tak jak z chłopakami nie mam żadnej wojny, czy z Tejkwanem, czy z Jackiem Murańskim, tak na przykład z Najmanem. Najman zrobił coś, co wykracza w ogóle poza jakikolwiek schemat, o których gadałeś wcześniej. Poza tym to jest gość, którego, no ja nie chcę go mieć w federacji po prostu, to jest moja nawet subiektywna, stary wybór, że ma wypierdalać, nie chcę go mieć, kurwa. U siebie. I no dobra, spoko. Wiesz o co chodzi? To jest... Mam nadzieję, ale, tutaj, ale pan, pamiętaj, że się zmieniłeś, ale... i że nie lecisz w chuja. No nie wróci Najman na 100%. A w ogóle też warto, bo chciałbym ci powiedzieć, że Najman na samej gali, jego trener skręcił kostkę Kasiuszowi, a sam Najman w ogóle został zdyskwalifikowany, jak sam pamiętasz, że nie umie się w ogóle nawet, nie wiem, walczyć według określonych zasad, nie? Więc, nie wiem. Więc generalnie no, chuj z nim, nie? Słyszałeś tak pan, co powiedziałem? No słyszałem, bo chcesz zagłuszyć, ale słyszałem. No ale widzisz, to jest bardzo nieładne, co robisz, bo podajesz jeden przykład, który jest prawdziwy, czyli te wyzwiska. Ale ja podaję prawdziwe których... przykłady, bo te przykłady są w internecie i każdy ma dostęp na YouTube'a i może sobie oglądać te filmiki. No, ale ty nie mówisz, ale ty nie te filmiki o... mają po godzinie. Ty nie mówisz o przykładach, tylko mówisz, ale że coś robiłem. Ale to ja mam ci podać imię, nazwisko tych dzieci, coś... czy co? No przecież sam wiesz, co robiłeś. No, ale tak ja ci odpowiedziałem, ale... i potwierdził. Dobra, będziesz mi przerywał, czy mam ci odpowiedzieć? No to proszę, powiedz, no. Dzięki. W momencie, w którym dajesz jeden przykład, który jest prawdziwy, czyli że wyzywałem się z ludźmi na Omegle, jest to faktem. Chuj z tym, że akurat ostatnie streamy, gdzie jakieś wyzwiska padały, były prawdopodobnie za 4 lata temu, ale jest to faktem i nawet nie jest to ukrytym faktem, bo ja o tym na live'ach, kurwa, mówię. Oglądasz moje streamy? Nie oglądam. No to widzisz, no to już dawno o tym mówiłem, wielokrotnie ten temat był poruszany, bo nawet ja się zatrzymałem na twoich streamach właśnie jak wtedy oglądałem, jak zacząłeś wyzywać właśnie dzieci na Omegle. No kurwa. I wtedy właśnie zacząłem oglądać i przestałem oglądać. I to był ten ostatni moment, kiedy cię oglądałem na YouTubie. A kiedy to było w takim razie? To było parę lat temu na pewno, albo dawno. No to inaczej, było w ten sposób, jeżeli ktoś mi powiedział, nie wiem, ziomek 15 lat, mówi do mnie, chuj ci w dupę, Pewordzie, to mu odpowiadałem, to chyba tobie chuj w dupę na przykład, no i czy ale było to... Ale dziewczynki też to małe były przecież, no to przecież możesz sobie powtórzyć to i przez wszystkie materiały tak samo ty masz.
Ale że jak mam? No wszystkie te streamy masz, prawda? I możesz sobie je obejrzeć. No nie, no nie, no nie, nie mam tych streamów. Tak samo też rozmawiałeś. No nie, a no... jak nie pamiętasz, czy nie masz, no to możesz sobie odpalić YouTube'a i wpisać sobie take pan wyzywa dzieci, albo take pan wyzywa i wszystko ci wyskoczy. No ale widzisz, to właśnie o tym mówię. Jeden fakt podajesz o wyzwisku, a potem mówisz o jakichś sprośnych tekstach. O sprośne teksty no... to między innymi mówił Góral, nie ja, więc kurwa, no nie rób takich rzeczy, no, to nie fajne. No mi się zdawało, że też ty. A no dobra, no a mi się zdawało, że wczoraj ma całeś dziecko pod przedszkolem. Zdawało mi się. No to fajnie, że ci się zdawało. A, no widzisz, no, no i vice versa, dziękuję. No to może się nam zdawało razem, ale no dobra, no jeżeli mówisz tak, no to może tak jest. Okej. Okay. Ale jeżeli no pytasz nadzieję, o pan... mam nadzieję, że się zmieniłeś w stosunku właśnie do tego, co prowadziłeś kiedyś. Mam nadzieję, że się zmieniłeś i nie lecisz w chuja i nie udajesz teraz nikogo. Znaczy ja się mogę tego odnieść, jeżeli masz ochotę. Ja już mówiłem wielokrotnie właśnie na transmisjach, że konwencja, którą wcześniej robiłem, uważam z perspektywy lat, że momentami była chujowa. I chciałem od tego odbić, dlatego też zmieniłem treści, które publikuję, bo siłą rzeczy, jak masz 20 lat, a wtedy tyle miałem mniej więcej, a 25, to twój światopogląd też się zmienia. I zmienia się twoje postrzeganie świata i też świadomość pewnych rzeczy. Dobra, rozumiem, spoko. Okay. Jeżeli tak, no to spoko, nie? To wejdź na streama do mnie niedługo i ocenisz, jak się walka skończy. No zobaczę. Nie no, wejdź. Będziesz miał obiektywny punkt widzenia chociaż. Wolę Boxdela sobie włączyć i posłuchać. No dobra, no trudno. To Box zrobi na aferki, może zaprosi znowu, to mnie obejrzysz. Dobra. Dzięki. Trzymaj się, cześć. No jeszcze właśnie to mówię, że nie lubię, bo... Nie fajnie jest podawać jeden fakt, do którego ja się mogę. Ja się przyznaję do tego. No był taki epizod. Akurat jeżeli chodzi o jakieś stricte wyzwiska, to wydaje mi się, że one były mniej więcej 4-5 lat temu, nawet ostatni stream na Magle pojawił się 3 lata temu. Natomiast mogę do tego się przyznać, ale jeżeli po chwili leci drugi zarzut, który jest wyjęty z pizdy i stawia jeszcze w gorszym świetle, to uważam, że jest to bardzo nieładne. Ogólnie zauważyłem, że dużo osób tak robi, że podaje jedną rzecz, która jest faktem, buduje w tym samym, wiesz, jakieś zaufanie w ludziach i podaje drugi farmazon, gdzie on sam poniekąd się przyznał, a może mi się jednak zdawało. No, nie lubię tego, to jest bardzo słabe. Rozumiem to. Dzięki. Męczy mnie życie społeczne i kłamstwa. Wszyscy mamy kłamstwa na twarzach.